Witam wszystkich telewidzów. Jesteśmy na terenie podokręgu Wałbrzych. Trwa właśnie turniej o Puchar Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Właściwie eliminacja o Puchar Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. To dla dzieci bardzo, bardzo dobry turniej, dlatego że wszystkie dzieci z całej Polski później trafiają do Warszawy, gdzie w fantastycznych warunkach mogą uczestniczyć w finale turnieju o Puchar Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. W dwóch kategoriach wiekowych dzisiaj rozgrywamy te swoje mecze. W kategorii wiekowej rocznika 2009 i 2010, czyli odpowiednio kategorii U12, U11. Po 8 drużyn, najlepszych drużyn byłego województwa wałbrzyskiego, czyli byłego terenu tutaj strefy wałbrzyskiej. Po 8 drużyn zarówno w kategorii rocznika 2009, jak i rocznika 2010. No i oprócz walki o samo zwycięstwo w dzisiejszym turnieju, oczywiście okazały puchar, o nagrody indywidualne dla najlepszych piłkarzy, no to walka toczy się w każdej kategorii o wspomniane te dwa miejsca, które dadzą przepustkę do finału wojewódzkiego. To są najlepsi z najlepszych na terenie naszej strefy wałbrzyskiej, drużyny rywalizujące odpowiednio w ligach dolnośląskich, ligach okręgowych. Zobaczymy, kto w tym sezonie halowym okaże się właśnie najlepszy w tych rozgrywkach o halowy Puchar Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej i dalej będzie się liczyć w walce o awans na ten szczebel centralny. Nas bardzo cieszy, że możemy dla tych dzieciaków właśnie w takim okresie, trudnym okresie pandemii, takie turnieje przygotowywać. Ten turniej na pewno spowoduje to, że te dzieciaki bardziej tą piłkę będą jeszcze kultywować, dlatego że tych treningów, tych zajęć coraz mniej. Wiemy, że szkoły nie działają, WF-ów nie ma. Natomiast my jako Polski Związek Piłki Nożnej, jako Dolnośląski Związek Piłki Nożnej staramy się tą ilość turniejów zapewnić, tak aby te dzieci ten rozwój sportowy, rozwój piłkarski miały ciągły. Dobiegły zmagania roczników 2009-2010 w pucharze, w turnieju o Puchar Prezesa Zbigniewa Bońka. Mecze półfinałowe pod okręgu Wałbrzych pod patronatem prezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu Andrzeja Padewskiego. Wyłoniliśmy zwycięzców, którzy spotkają się 30 i 31 stycznia tego roku w Dzierżoniowie na wielkim finale wojewódzkim i będą walczyć o wejście do najlepszej szesnastki w kraju. Uważam, że pomysł, który powstał parę lat temu na organizację tego turnieju, pozwala młodym zawodnikom pokazać się tak naprawdę na arenie krajowej i dzięki temu szukać wielkiej piłki.